Lucy wzywa Więcławskiego, by wyjaśnił jej, kiedy wreszcie wyremontuje pokój na piętrze dworku, który ma być przeznaczony dla Kusego jako niespodzianka. Czerepach odbiera telefon od starosty z informacją o przybyciu w najbliższym czasie kontroli z Unii Europejskiej do Wilkowej. Gdy dowiaduje się o tym, wójt denerwuje się. Do Lucy pisze Szymek o tym, że zrobi dwie klasy liceum za jednym razem. Amerykanka cieszy się sukcesem małego Solejuka oraz tym, że Kusy od półtora miesiąca nie tknął alkoholu. Mówi mu także, że nie może już mieszkać w kanciapie. Lucy znów wpada w szał, gdy widzi, że firma Więcławskiego nie może dokończyć remontu w dworku, bo wójt rozkazał budowlańcowi od frontu wszystkie rudery odremontować, by sprawić lepsze wrażenie przed kontrolerami z Unii. Wójt dzwoni do województwa, by przełożyć lub nawet odwołać przyjazd europejskich przedstawicieli, niestety bez skutku. Kozioł podejrzewa o sprowadzenie kontrolerów z Brukseli Amerykankę. Chce, by w czasie wizytacji wystąpiła w charakterze tłumaczki. Sam jednak jej o to nie prosi. Ławeczka martwi się, że Bruksela zabroni im pić pod sklepem. Na plebanie przychodzi wójt, by prosić księdza, aby namówił Lucy do podjęcia się roli tłumaczki. Ksiądz jednak stawia warunek, namówi Amerykankę, jeżeli Więcławski na koszt gminy wyremontuje dach kościoła. Więcławski na żądanie wójta znów przenosi termin remontu u Lucy i naprawia dach świątyni. Lucy godzi się na pracę pod warunkiem, że Więcławski natychmiast wyremontuje pokój w dworku. Ławeczkowicze dziwią się, dlaczego wójt remontuje kościół. Myślą, że prosi w ten sposób Boga, by jego przekrętów kontrola nie wykryła. Kusy źle zrozumiał Lucy, która chciała, by ten się wyprowadził z kanciapy, ale przeniósł się do nowo wyremontowanego pokoju w dworku. Kusy jednak nie chce mieszkać u Lucy i tym samym zmarnować jej życia. Lucy, szukając z Witebskim Kusego, dowiaduje się, że były pijaczek pracował niegdyś jako artysta-malarz. W końcu znajdują go upitego, leżącego na stosie drewna w tartaku wójta. Kusy chciał popełnić w ten sposób samobójstwo, ponieważ był przekonany, że ma wszczepiony preparat, który w połączeniu z alkoholem zabija. Tymczasem Czerepach z wójtem testują mieszankę trunków, którą chcą poczęstować unijnych przedstawicieli. Lucy przybiega do doktora, od którego dowiaduje się, że Kusy ma wszyte pod skórę tylko witaminy i śmierć mu na razie nie grozi. W międzyczasie do Kusego przybiega ksiądz i spowiada go, myśląc, że są to ostatnie jego chwile. Rozmowę przerywa Lucy, która odwołuje alarm. Japycz, Hadziuk i Pietrek pomagają jej zanieść niedoszłego samobójcę do dworku. Ksiądz z Lucy idą do urzędu porozmawiać z wójtem w sprawie tłumaczenia rozmów z przybyszami z Brukseli. Zastają tylko upitego Czerepacha. Idą więc do domu wójta, gdzie spotykają równie napranego Kozioła. Proboszcz z Lucy żądają jednak od wójta, by lekcje angielskiego odbywały się w szkole, a nie w salce parafialnej, oraz by na koszt gminy wyremontowano murek wokół kościoła. Wójt, nie mając innego wyjścia, przystaje na te warunki. Kusy tłumaczy Lucy, że podjął próbę samobójczą, bo nie chce mieć już nic do stracenia. W dniu przyjazdu kontroli wójt jeszcze raz próbuje smorodinówki, pijąc 4 kieliszki. Nagle traci nad sobą kontrolę i idzie do gabinetu Lodzi, gdzie niszczy kserokopiarkę. W panice Czerepach, Lucy i Kusy idą prosić o pomoc księdza. Chcą, by proboszcz wystąpił w roli wójta. Po długim zastanowieniu pleban ostatecznie zgadza się. Okazuje się, że jeden z kontrolerów mówi po polsku, gdyż studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głównym obiektem zwiedzanym przez Europejczyków jest miejscowy kościół wymagający znacznych środków na remont. Na szczęście wizyta się udaje. Po wszystkim Lodzia uwodzi pijanego wciąż wójta, a na ekranie jej monitora widnieje napis: Wójt is my love.